Bracia poprosili mnie o krótkie świadectwo. Zacznę od Dziejów Apostolskich, rozdział 26, werset 18. Pan Jezus mówi, aby otworzyć oczy słuchających i odwrócić ich od mroku do światła i od mocy szatana do Boga, aby mogli otrzymać przebaczenie grzechów i dziedzictwo wśród tych, którzy są uświęceni przez wiarę. Taki był cel apostoła Pawła. To było mówione o tych, którzy mieli być odwróceni od mroku do światła i od mocy szatana do Boga. Zanim zostałem zbawiony, byłem w ciemności i byłem pod mocą szatana. Urodziłem się w 1952 roku. Nie byłem wychowany w chrześcijańskiej rodzinie. Kiedy miałem około 15 lub 16 lat, zaangażowałem się w narkotyki i miałem niską samoocenę. Też myśli samobójcze. Pamiętam, że kiedy to robiłem, myślałem, że się zabiję, ale nie martwiłem się tym. To było, gdy miałem 15 lat lub 16 lat. Zaangażowałem się do ruchu hipisów i środków odurzających. Czytałem książki z religii wschodu i pogaństwa. Jedna z nich była autorstwa Carlosa Castanady i opowiadała o indiańskim czarowniku Yaki i o tym, jak używał psychodelicznych narkotyków do kontaktowania się ze światem duchów. I właśnie w tym czasie czułem, że moje życie staje się coraz bardziej mroczne. Pamiętam siebie i mojego przyjaciela Steve'a. W 1971 roku pojechaliśmy autostopem do Nowej Szkocji w Kanadzie do Toronto i poszliśmy na koncert Led Zeppelin. Led Zeppelin śpiewała Stairway to Heaven, czyli schody do nieba. Wtedy myślałem, że skoro są schody do nieba, to jak się tam dostać? Byłem bardzo ciekawy spraw duchowych. Byłem na złej ścieżce i byłem pod władzą wroga. W 1973 roku, jeszcze przed tym, kiedy poszliśmy na koncert Led Zeppelin, mój przyjaciel Steve i ja byliśmy w hipisowskim hostelu. Wziąłem dawkę narkotyku i pamiętam, jak siedziałem w rogu hostelu pod wpływem tych środków i weszli jacyś chrześcijanie. Był tam chyba pastor i kilku młodych ludzi, rozdawali literaturę i wiesz, facet miał na sobie garnitur i wyglądał tak jak ja teraz. I pamiętam, jak patrzył na mnie i mówił, jak wy ludzie możecie żyć w tym brudzie. A ja myślałem, że w rzeczywistości czułem się bardziej brudny w środku niż na zewnątrz. Czułem, że idę na dno. Jako młoda, bardzo młoda osoba. Potem wróciłem do Nowej Szkocji. W tym hostelu ci chrześcijanie dali mi małą gazetę. Chrześcijańską gazetę. Była to historia o dziewczynie, która była na złej drodze i wołała Pana Jezusa, a Chrystus przyszedł do jej życia i pamiętam, jak to czytałem i patrzyłem na imię Jezusa Chrystusa w chrześcijańskiej gazecie. Poczułem, że jest coś naprawdę solidnego w tym imieniu, coś, co przyciągnęło moje serce i dało poczucie pokoju, ale nie nawróciłem się wtedy, ale wróciłem do Nowej Szkocji, próbując ukończyć edukację, ukończyć 12 klasę i jakoś mi się to udało. Wiele to nie pomogło, po prostu bardziej zaangażowałem się w swoje obowiązki. Latem 1973 roku pojechaliśmy autostopem do Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie na zachodnim wybrzeżu. Byliśmy tam razem ze Steve'em. Pracowaliśmy zbierając wiśnie w owocowym regionie Kolumbii Brytyjskiej. Mieszkaliśmy z robotnikami sezonowymi. Farmerzy udostępniali takie mieszkania robotnikom sezonowym do pracy w sadach. Był tam mężczyzna o imieniu Jerry. Jerry pochodził z Vancouver, był uzależniony od heroiny i nazywaliśmy go po prostu ćpunem Jerrym. Oczywiście miał ślady po igłach na rękach i nogach. Jerry przez jakiś czas był w armii ludzi Jezusa w Vancouver, ale wycofał się i był na leczeniu. Pracował na farmie, na której byliśmy i pewnego dnia, gdy rozmyślałem nad pewnym religijnym rysunkiem narysowanym na ścianie mandalą po prostu medytowałem nad nim, próbując połączyć się z czymkolwiek lub kimkolwiek, czego nie znałem, a Jerry wszedł do pomieszczenia.
Powiedziałem, że tylko medytuję, a on powiedział, że jestem głupcem. A ja zapytałem, dlaczego? A Jerry powiedział, ponieważ Jezus powiedział, że on, tylko on, Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca tylko przez Jezusa. Powiedziałem mu, to jest takie dziwne, ponieważ wiesz, że ciągle spotykam chrześcijan, którzy dają mi literaturę, ciągle słyszę takie stwierdzenia, ale coraz bardziej zagłębiam się w bałwochwalcze kulty i szukam w hinduizmie i religiach wschodnich i tak dalej. Jest prawie tak, jakby ta bitwa ciągnęła mnie w jedną stronę lub w drugą. I pamiętam, jak poszedłem do wiśniowego sadu i po prostu spojrzałem w niebo. Nie wiedziałem, jak się modlić. Po prostu spojrzałem w górę i powiedziałem Bogu, jeśli naprawdę tam jesteś, pokaż mi, czy to jest sposób, w jaki chrześcijanie mówią o tym, że wiesz, że jest śmierć i sąd, zbawienie, a jeśli nie, to po prostu wtopię się w kosmos, wiesz, nirwana, wiesz, stanę się częścią jednego z wszechświatem. Miałem tego typu myśli, więc to był mój sposób, ale czułem wtedy, że naprawdę spadam. Miałem 21 lat i staczałem się w dół, jakbym schodził w dół spirali i pamiętam pewną noc w chacie dla pracowników sezonowych. Kiedy spałem, była ciemna, późna noc, obudziłem się, a w moim pokoju miałem poczucie, że był zły duch. Więc miałem wrażenie, że miałem wizyty złych duchów i byłem w tym naprawdę przerażony. Kilka dni później Steve i ja byliśmy na koncercie rockowym, a ja znowu wziąłem trochę literatury chrześcijańskiej i siedzieliśmy tam słuchając muzyki i byliśmy naćpani. A ja wyjąłem broszurę zatytułowaną Dobra Nowina autorstwa mężczyzny o imieniu John. Ewangelię według Jana. Otworzyłem ją na pierwszej linijce. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a słowo było Bogiem. A kiedy to przeczytałem, znów pojawiło się to samo uczucie, które miałem w 1971 roku. Prawdziwe poczucie pokoju i pewnego rodzaju solidności lub bezpieczeństwa. Coś potężnego w tych słowach, a potem wyjąłem inną broszurę, którą otrzymałem od chrześcijan i jest tam obrazek przedstawiający rękę mężczyzny zbliżającą się do ruchomych piasków i inną rękę schodzącą w dół, chwytającą rękę. I mówi, że była kiedyś taka legenda, że człowiek tonął w ruchomych piaskach, a Hindus powiedziałby mu, nie martw się, wrócisz w innej formie. Mahomet powiedziałby, niestety taka jest wola Allaha. Konfucjusz powiedziałby, ludzie nie powinni zbliżać się do takich miejsc. Budda powiedziałby, niech to życie będzie lekcją dla świata. A Jezus powiedziałby, daj mi swoją rękę, bracie, a ja cię uwolnię. Kiedy ponownie zobaczyłem imię Jezusa, zdałem sobie sprawę, że wszystko w pewnym sensie spadło na miejsce wszystkich rzeczy, które czytałem z tego, co chrześcijanie mi dawali i co słyszałem, i że wszystko inne było jak ścieżka do nieba. Próbowałem znaleźć drogę do jakiegoś rodzaju pokoju czy czegoś, ale to było inne. To nie było tak, że mogłem znaleźć swoją drogę, ale ktoś mnie znalazł, znalazł mnie właśnie tam. Kochał mnie, miałem poczucie obezwładniającej miłości Pana Jezusa, że był prawdziwy, żył i kochał mnie. Kochał mnie i odwróciłem się do mojego przyjaciela Steve'a. Powiedziałem, Steve, to Jezus. To Jezus, a on prawie zemdlał, krew odpłynęła mu z twarzy, wiesz, że mógłbym być Hindusem, pewnego dnia Hare Krishna, innego dnia zmierzałem do klasztoru Zen w Vancouver, zamierzałem do niego dołączyć, aby spróbować pozbierać się do kupy, a Steve'a to nie obchodziło, ale kiedy powiedziałem Steve'owi, że Jezus ma rację, że imię Jezusa jest potężne, więc to jest to, co mówi Paweł, aby odwrócić ich od szatana do Boga i od mocy mroku do mocy światła
I Jezus nadal może to zrobić dzisiaj i wierzę, że nadal robi to dzisiaj. A jeśli tego słuchasz, uwierz w Pana Jezusa, wezwij imię Pana Jezusa i zrozum, że Jezus umarł za grzeszników. To nie my próbujemy znaleźć naszą drogę do Boga, ale On, Bóg, stąpił i szukał zagubionej owcy. Amen. Amen. Dziękuję.